Kresowe Portrety to konkurs ogólnopolski organizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Po raz kolejny przyłączył się do niego powiat oświęcimski. Do konkursu poprzez zaangażowanie powiatu oraz stowarzyszenia Klub Sambożan Kresowianie, miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, zgłosili się również uczestnicy z powiatu wadowickiego. 12 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w tym konkursie. Najbardziej cieszę się, że mogłam poznać historię właśnie moich przodków i trochę też Kresów. I dla mnie to jest po prostu oznaka, że moja praca nie poszła na marne. Informacje głównie dostałam od mojego taty i mojej babci. Trwało to kilka tygodni, ale z przerwami wiadomo. Włożyłam w to dość dużo pracy. Różne lata, różne, powiedzmy, młodzież przychodzi, różna, to nie ma stałego, że tak powiem, jak przychodzą tacy trochę zacięciem historycznym, że jest nauczyciel, potrafi wzbudzić u młodzieży taką chęć napisania pracy, bo to dużo pracy kosztuje. Zebranie dokumentów, zebranie, skopiowanie tego wszystkiego, napisanie, zebranie do kupy, no, wymaga trochę zaangażowania i za to szczególnie dziękowałem dzisiaj, że ci młodzi chcieli. Chciałbym powiedzieć, że mamy bardzo zdolną młodzież, bardzo zdolną i to artystycznie, i historycznie, i sportowo. No i teraz muszę tu powiedzieć, że mamy zdolną młodzież nie tylko na terenie powiatu oświęcimskiego, bo dzisiejszy konkurs pokazał, że jednak pojawiły się osoby, pojawiła się młodzież spoza powiatu oświęcimskiego, tym razem z powiatu wadowickiego. Bardzo mnie zainteresowała formuła tego konkursu historycznego, ale formuła taka zupełnie otwarta. Ktoś mógł coś namalować, ktoś mógł coś napisać, mógł ktoś zrobić jakieś zdjęcie, mógł ktoś przeprowadzić jakiś wywiad w temacie. Bardzo ciekawa propozycja. Podchwyciłem ją natychmiast i myślę, że ją wykorzystamy. Celami konkursu są rozbudzanie zainteresowań historią Polski poprzez poznawanie indywidualnych dziejów rodzin wywodzących się z Kresów, propagowanie godnych naśladowania patriotycznych wzorców osobowych i moralnych oraz kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia i korzystania ze źródeł historycznych.